dobra. Atrakcje Dżerby w jednym miejscu. Podczas pobytu na wyspie Dżerbie w Tunezji nie pomiń wspaniałego miejsca, jakim jest Explore Park. Znajduje się tu aż 3 atrakcje w jednym miejscu. W skansenie zwiedzisz dom biedaka i bogatego Tunezyjczyka. Zobaczysz, jak wyplatano kosze i kapelusze oraz inne wyroby z trzciny. Wyciąga wodę ze studni w tradycyjny sposób. Thank you.
zobaczysz warsztat tkacki i wyroby rzemieślnicze. Zwiedzisz tłocznię oliwy i poznasz dawne sprzęty codziennego użytku. Tu jest brama wejściowa. Obok skansenu odwiedzisz 400 sztuk krokodyli z Madagaskaru w ciekawie zaprojektowanym parku. Trafisz na pokaz małych krokodyli, żółwi, węży i będziesz mieć okazję ich podtrzymania, jeśli się nie boisz. Jakby była atrapa. Zwiedzisz Muzeum Tradycji Lala Hadria, w którym zobaczysz przedmioty z Tunezji, Syrii, Egiptu z XIII do XX wieku.
ceramika, tkaniny, dywany, biżuteria, broń, skrzynie, księgi, przybory do kaligrafii i wiele innych ciekawych przedmiotów. Trzeba to zobaczyć na własne oczy. Dżerba to niewielka, ale niezwykła wyspa. W hotelu Royal Cartago do tych atrakcji jest tylko 6 km. Bez problemu można dojechać do Explore Park tanimi taksówkami. Jak będziecie na Dżerbie, nie przegapcie tej okazji. W kolejnych filmach pokażemy, co jeszcze warto zobaczyć w Tunezji na Dżerbie. Zapraszamy na kanał Mikronek. Jeśli Wam się podobało, to prosimy o subskrypcję naszego kanału, o ile tego jeszcze nie zrobiliście. Komentujcie i lajkujcie. Będzie to dla nas motywacja do dalszego tworzenia kolejnych filmów. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu.